Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i radośnie. Serdecznie dlatego, że jest to bardzo ładnie brzmiące słowo. Będzie oznaczało tyle, że materiał może mieć charakter kulturalny. Tak poniekąd chodzi o to, że generalnie można go oglądać razem z dziećmi. To znaczy inaczej, nie będzie żadnych bzdur, więc jeżeli gdzieś tam dzieci się będą kręciły w okolicy, to oznacza tyle, że nagle nie rzucał jakąś wiązanką, więc spokojnie, możecie oglądać sami. Dla dzieci pewnie to nie będzie nic interesującego. Dla nas miłośników bushcraftu, w jakimś tam sensie survivalu, pewnie już bardziej. A radośnie dlatego witam, ponieważ miałem dłuższą przerwę w kręceniu materiałów, będzie z 3 miesiące. Jak co roku mógłbym powiedzieć, że to dlatego, że takie warunki mamy, takie, że mamy taki mamy klimat, mamy miesiące ciemne od listopada do teraz mamy styczeń, to tak praktycznie w ciągu dnia no, odpada możliwość, jest praca, więc światła dziennego za dużo się nie uświadczy. Próbowałem uniknąć kręcenia w pomieszczeniu, jak widać znowu mi się nie udało, a jest taka opcja, że po prostu znowu albo tak, albo będę czekał na nie wiadomo ile. Tym bardziej, że moja wymówka, taki mamy klimat w tym roku, w tym wyjątkowym roku, w tym okresie, jakoś też nie do końca się sama broni, ponieważ no co tutaj dużo mówić, 2020 rok, no trochę nas zaorał, powybijał całkowicie z rytmu, w rezultacie tego chyba po prostu przestaję na chwilę obecną planować, więc nie chcę przedłużać tego materiału na jakieś ładne oświetlenia w tle, jakieś fajne widoki natury w tle, żeby nam bawiły dodatkowo oko. Tym bardziej, że tak jak w poprzednim wypadku, jak robiłem tą świeczkę biedaka ostatnio w listopadzie, 3 miesiące temu, to ten temat dzisiejszy też nie jest taki jakoś wymagający specjalnie ładnego pleneru. Odwiedy można to zrobić tutaj, no i tak też zdecydowałem się to przeprowadzić. Więc nie przedłużając, tematem dzisiejszego odcinka materiału są awaryjne racje żywnościowe Seven Oceans, ich recenzja, ich omówienie. Dlaczego? Dlaczego na moim kanale? Ponieważ ja nie jestem specjalnie fanem gotowania w terenie, idąc dalej konsekwentnie, nie jestem też fanem gotowania w domu, no po prostu taki charakter. W związku z tym, jeżeli ktoś śledzi mój kanał od dłuższego czasu albo widział przez przypadek jakieś filmy, to wiecie dobrze, że 5 parówek i musztarda to jest maksimum tego, co było można do tej pory uświadczyć, jeżeli idzie o zakres żywieniowy w terenie. I prawdopodobnie myślę, że mogę już też przewidzieć, że nic więcej, jeżeli idzie o kulinaria, specjalnie w tym temacie nie zobaczycie. Więc nie zobaczycie, jak może być bogaciej, ale możemy zobaczyć, jak może być biedniej, nie, bardziej minimalistycznie. Dlaczego? Poprzez okoliczności współtowarzyszące 2020 roku, niezwiązane z tą sytuacją, wydarzyła nam się taka rzecz jak kolizja drogowa, skasowaliśmy samochód i w związku z tym przyszło mi do głowy pod wpływem tamtych doświadczeń skompletowanie teraz w nowej furze takiego samochodowego EDC, wyposażenia wożonego codziennie na ten. O tym mam zamiar zrobić materiał oddzielny, właśnie takiego samochodowego wożonego EDC. Jakkolwiek w trakcie kompletowania tej listy rzeczy, które teoretycznie chciałbym, żeby się tam znalazły, ponieważ albo się znalazły właśnie w czasie tego tam nieszczęśliwego wydarzenia i się okazały być pożyteczne, albo nie znalazły się, ponieważ o nich nie pomyślałem i po prostu ich zabrakło, to pojawił się na tej liście rzeczy taki jeden punkt jak awaryjna racja żywnościowa na pokładzie, awaryjny posiłek. I tak, no, możemy powiedzieć, ja tak wejdę teraz w dyskusję sam ze sobą, ponieważ tutaj w okolicy nikogo innego nie mam, nawet Monika jest jeszcze w pracy, więc tu nie stoi mnie i nie nawiguje za kamerą. W związku z tym wejdę w dyskusję sam ze sobą i ewentualnie z potencjalnymi komentarzami, które mogą się pojawić. No mianowicie w takim klimacie, no gościu, chyba masz paranoję, żyjemy przecież w cywilizowanym kraju. I tak, rok temu by mi się to powiedziało lepiej, przez ostatni rok powiedzenie w cywilizowanym kraju przechodzi mi dosyć ciężko przez gardło. Tak, to jest komentarz polityczny. Uciekamy dalej. W związku z tym żyjemy właśnie w cywilizowanym kraju i mamy rozwiniętą sieć dróg, infrastrukturę i punkty różne usługowe. W związku z tym
Nawet ja jadąc do pracy, no mijam przede wszystkim kilkanaście stacji benzynowych, mam 40 km do pracy, dlatego mijam kilkanaście stacji benzynowych co parę kilometrów, w związku z tym coś takiego jak awaryjna racja żywnościowa mogłoby się wydawać, że jest przyrostem formy nad treścią. I owszem, no, w każdej z tej stacji benzynowych będzie nas czekała potencjalnie nagroda w postaci jakiegoś hot doga z parówą i wyśmienitym sosem z Faneksu. Nie będę odpływał od tematu, ale powiem, że te sosy Faneks to skojarzenie z lat 90. i smakiem takich hot dogów jedzonych na szybko właśnie na stacjach benzynowych. Nie wiem o co biega, ale uważam, że jest to smak bardzo fajnie się kojarzący. W związku właśnie z tym, że te stacje benzynowe dosyć gęsto występują, no to teoretycznie można by powiedzieć, że taki temat awaryjnej racji żywnościowej jest właśnie, no chyba trochę właśnie za bardzo gadżeciarski, ale ja potrafię ten argument obronić. Potrafię ten argument obronić, mianowicie historia na tutaj przychodzi z pomocą. Przenosimy się do roku 2010, taki był, oraz do listopada, w którym pojawiły się obfite opady śniegu na drodze na przedmieściach Warszawy. Kilkanaście kilometrów od granic Warszawy pojawiły się właśnie gwałtowne opady śniegu. I co się wydarzyło? I wydarzyło się to, że tir bądź tiry zablokowały przejazd drogę i samochody, które jechały tą drogą, zostały zatrzymane. Co za tym idzie, bez możliwości zmiany tej drogi na jakąś inną, zostały uwięzione na tej drodze wśród tych właśnie obfitych opadów śniegu na przeszło dobę. Jeżeli ktoś był nieprzygotowany, to mało tego, utknął na tej drodze bez wody i bez jakiegoś właśnie jedzenia, posiłku. Co dalej się wydarzyło? Sytuacja była na tyle niecodzienna, że również no, służby w tym wypadku też nie poratowały w tym czasie tych uwięzionych osób jakimś jedzeniem, zapasami. I żeby nie było, ja tutaj nie hejtuję, broń Boże, służb, to nie o to biega, tylko po prostu są takie sytuacje, że nie zawsze system jest w stanie przewidzieć, jak nas poratować z każdej opresji. My, myśląc o takich rzeczach, możemy ewentualnie niesystemowo, indywidualnie siebie przygotować na takie sytuacje. W związku z tym też pomysł. I teraz tak, ja nie będę powielał internetu, ponieważ ja nie wystawiam sobie tej historii z palca. Ja jej omówienie widziałem na kanale Krzysztofa Lisa, na kanale Domowy Survival. Jeżeli znajdę, to link do tego materiału dam pod swoim filmem. My możemy przejść dalej, bo myślę właśnie, że idea posiadania jakiegoś awaryjnego posiłku w samochodzie ma mimo wszystko sens. Mówię to teraz też w styczniu, mamy 19 stycznia, jak kręcę ten materiał, i od tygodnia po raz pierwszy od wielu lat, i już na pewno po raz pierwszy od roku zeszłego, 2000 przełomu 2019-20, gdzie zima po prostu nie wystąpiła w ogóle, mamy gwałtowne opady śniegu, i to naprawdę, naprawdę gwałtowne, gdzie jadąc w Polskę, tak jak ja pracuję poza miastem, to można się zdziwić po prostu, jak sytuacja szybko, ta śnieżna, może się zmienić. Więc, jak wspomniałem, opis tej sytuacji będzie prawdopodobnie w linku gdzieś tam na dole pod filmem, a my przejdźmy dalej. Samochód idealnym miejscem do przechowywania żywności nie jest. No, umówmy się, że już samo zdanie brzmi dosyć karykaturalnie i tak jakoś, no, nie do końca. Samochód nie jest kuchnią, samochód nie jest piżarnią, więc no, miejsce do przechowywania żywności, no, tym bardziej nie. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że jest przez cały rok wystawiony na warunki atmosferyczne, warunki zewnętrzne. Duże wahania temperatury, no, są sięgające tak naprawdę kilkudziesięciu stopni, to być może nawet w ciągu doby, no, a w ciągu roku to już na pewno od minus kilkudziesięciu do plus kilkudziesięciu, więc możemy mieć amplitudę sięgającą od, nie wiem, 50, 60 nawet stopni, jeżeli dobrze mówię. Tak, chyba dobrze mówię, są jakieś plus minus zero, są to jakieś logiczne widełki. I dodatkowo co? No, przychodzą też wstrząsy, no, które naprawdę najprawdopodobniej nie pomagają też formą opakowania tego jedzenia. No i tak, mój pomysł na awaryjną żywność, rację żywnościową jest taki, że ja chcę to samochodowe EDC sobie skompletować, wrzucić do bagażnika i o nim zapomnieć. Tutaj nie chcę mieć fanu w przebieraniu, uaktualnianiu jakichś rzeczy co kilka tygodni bądź co miesiąc, żeby zobaczyć, czy wszystko gra. To jest taka właśnie awaryjna rzecz, że wrzucę, zapomnę i będę miał komfort, że w razie czego wiem, co tam mam. Więc tutaj przede wszystkim długotrwałość przechowywania jest najbardziej istotna. Więc można by się zastanowić, jakie mamy opcje.
Tak, materiał będzie chwilę trwał, dlatego jak zawsze konspekt mam i nie uważam to za słabość, tylko właśnie pomaga to w uporządkowaniu troszkę myśli materiału, żeby za bardzo nie odbiegać. Tym bardziej, że mówię, będę recenzował rację Seven Oceans, a jeszcze do nich nie dotarłem. Może je tu bardziej troszkę wyeksponuję, o, żeby tak były tematem. Więc jak się luźno zastanowić, to pomyślmy sobie, zanim dojdziemy do meritum i wygranego wielkiego tego konkursu, pomyślmy sobie, jakie mamy opcje. No więc na pewno opcją byłaby to, co zazwyczaj nosimy i ze sobą na biwaki, na jakieś nasze marsze i coś, co daje radę zazwyczaj jest w miarę odporne, no to konserwa. O, taka zwykła turystyczna konserwa. Jej największy plus to na pewno jest to, no, że mamy tutaj długi okres przydatności do spożycia. Tutaj 2-3 lata to jest taki standard. No 2-3 lata to powiedzmy, że już to się mieści w moim zakresie tego, żeby ta racja żywnościowa tam rzucona, ten ekwipunek był właśnie taki bezobsługowy. I teoretycznie byłby to mój wielki wygrany, ja bym do tego nigdy nie doszedł, gdyby nie pewien przypadek. Pewien przypadek polegał na tym, że ja przez przypadek taką konserwę woziłem ze sobą w samochodzie ze 2 lata, 1,5 roku albo 2 lata. I ja o tym nie pamiętałem, bo ja nawet nie pamiętam, dlaczego ja tą konserwę tam tak naprawdę włożyłem. Więc jeździła sobie przez ten wesoły czas, robiąc pewnego rodzaju nieświadomy eksperyment. I podczas pewnego razu, jak oczyszczałem sobie jakiś rzadko używany schodek, no to zdarzyło się to, co pewnie się w większości czasami raz w życiu przynajmniej wydarzyło. No wysypał się z tego schowka gulasz angielski. Zdarza się, zdarza się. No i co zwróciło na to uwagę? Na to, że ten gulasz angielski jak wypadł, to ta konserwa, w tej konserwie w środku narodziło się życie. Ona wypukła z jednej strony, zrobiła się wypukła z drugiej strony. No, w związku z tym oznaczało tam, że jak wspomniałem, właśnie tam narodziło się życie przez ten okres 1,5 do 2 lat. Prawdopodobnie cywilizacja tam się rozwijająca, no, pewnie zdołałaby pewnie już nawet wynaleźć koło. W każdym razie dla nas jest istotne coś takiego, że no, my już tego nie zjemy. Nie zjemy tego, co tutaj urosło, bo pewnie byśmy w najlepszym wypadku to mocno odchorowali. No, w związku z tym właśnie dlatego konserwa wydała mi się nagle nieatrakcyjnym pomysłem na ekwipunek właśnie dźwigany, włożony codziennie w samochodzie jako racja awaryjna. No więc jak tutaj wyeliminować to, że to może zacząć żyć? No to można by pomyśleć o tym, że można by pomyśleć o tym, żeby wyeliminować te czynniki, które spowodowały, że to ożyło, czyli wyeliminujemy jakieś bakterie, możliwości zaistnienia życia poniekąd. No to jakimś pomysłem mogłoby być przykładowo coś suchego. Niech to będą suchary, chrupkie pieczywo, czyli tutaj rekwizyty, takie suchary bieszczadzkie. Znowu, ich mocną stroną jest to, że są dosyć nieśmiertelne. Znowu, coś w okolicach 2-3 lat przydatności do spożycia. Tutaj chyba w okolicach do 2 lat mi się kręci. Przydatności do spożycia wchodzi w grę jak najbardziej. Troszkę gorzej ma się sprawa z chrupkim pieczywem. Ponieważ tutaj, ze względu na to, no, że to nie jest wymyślone jako pożywienie turystyczne, data przydatności najlepiej spożyć przed końcem życia tutaj jest kilka miesięcy. Jakkolwiek dobrze przechowywane, ja już tam nieraz jadłem i rok po terminie, no jeżeli tutaj nic nie robi się zielonego i to dziwnie nie wygląda, no to jest po prostu suche, chrupkie pieczywo. Więc przejdźmy do tego, do czego można się przyczepić. No to tak, przyczepię się do tego, że no jest to coś mało pożywnego, ja to odłożę, żeby nie szeleściło. Jest to coś mało pożywnego, nie ma specjalnie wielu właściwości odżywczych, to by było raz, taki bardziej zapychacz trochę żywieniowy. Z drugiej strony nie jest to żywność, która jest przeznaczona do długotrwałego przechowywania. Ja nie dam sobie głowy uciąć albo ręki, bo pewnie bym został bez ręki, że ta ceratka, ta folia w pewnym momencie gdzieś tam właśnie telepiąc się w tym samochodzie, że to nie puści. To jest raz, że nie puści, dwa, no, że to fabrycznie od nowości będzie tak naprawdę fajnie zapakowane jako szczelnie. I o ile w domu, w zasienionym miejscu z tym nie ma problemu, bo jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby tym produktom coś się stało, o tyle no, znowu w samochodzie mamy kondensację, jakiś tam punkt rosy występuje. Te wahania temperatury, o których wspominałem, więc wystarczy, że tam dostanie się trochę wilgoci i może być i będzie niedobrze. W związku z tym, znowu, jeżeli ja to chcę włożyć i o tym nie myśleć, no to jest troszkę za dużego ryzyka rzecz.
Przechodzimy dalej, na co sobie wpadłem, gdzie tak analizowałem właśnie, co tam można do tego awaryjnego posiłku włożyć. No to pojawiło się już coś, co teoretycznie by nie miało wad. Ale ja znalazłem. Więc teoretycznie nie byłoby wad w czymś takim jak żywność liofilizowana, liofilizaty, ponieważ jest to żywność turystyczna, przeznaczona do tego, żeby z tym chodzić. Okres przydatności do spożycia nieśmiertelny i jeszcze dużo bardziej nieśmiertelny, bo nawet dacie najlepiej spożyć do, ponieważ jest to wysuszone bez powietrza, tam nie ma się prawa nic wydarzyć. I do czego można się przyczepić, bo przyczepić się można zawsze do czegoś. No to na pewno do... Dobra, jakbym był Januszem, to powiem cena. Te liofilizaty są drogie, więc tutaj obalę sam siebie, że tak, no owszem, są drogie, ja z nich nie korzystam, więc nawet nie mam tego jako rekwizytu. Więc one są drogie na tyle, że mówimy tutaj o 25, 30, 35 do chyba nawet 40 zł za posiłek, który dostarczy nam około 400 kalorii, jeżeli 300-400 kalorii, jeżeli kojarzę. Ale znowu, no obalam sam swoje januszostwo, więc ja to kupuję raz, ja to wrzucam i o tym zapominam, przy odrobinie szczęścia nigdy z tego nie skorzystam, więc no tutaj cena zakupu nie jest argumentem, ale co może być argumentem? No, mianowicie tak, liofilizat nie jest posiłkiem gotowym do spożycia, liofilizat wymaga obróbki, wymaga przygotowania, więc dodatkowo, no i tak byśmy wozili, ale trzeba mieć ze sobą wodę oraz coś, gdzie by można ten liofilizat na tym przygotować, kuchenkę i tak, jeżeli idzie o życie turystyczne, oczywiście to nie jest żaden problem. Pod chmurką właśnie nawet częściowo powód wypadów to jest, żeby sobie coś tam ugotować w terenie. Jakkolwiek jesteśmy zasypani w samochodzie, w nim uwięzieni, więc nie wyobrażam sobie, że tej niekomfortowej sytuacji jeszcze dodatkowo rozpalać kuchenkę w aucie i przygotowywać posiłek. Po prostu nie o to chodzi w tym wypadku, w tym wypadku. Tak, więc powiedziałbym, że konieczność przygotowania właśnie troszkę to troszkę powoduje, że ten liofilizat nie jest opcją. Więc tak, bo zgubiłem myśl przez chwilę, więc może nie warto otwierać wyważonych drzwi. Chwilę, błąd dzielenia przez ogórek. Może nie warto wyważać otwartych drzwi, o, tak miało być. Może nie warto wyważać otwartych drzwi, może po prostu kupmy coś gotowego. Zgubić myśl, jak się ma konspekt, to naprawdę umiejętność. Więc co, chcemy mieć rację żywnościową, to kupujemy rację awaryjną żywnościową, ponieważ takie produkty są. Nikt, nic, nihil novi sub sole, nic nowego pod słońce nie wymyślamy. Coś takiego zostało już wymyślone bez kombinowania za nas. Nie jest drogo, jest gotowe od razu do spożycia i ma naprawdę nieśmiertelny termin przydatności do spożycia. My tutaj mówimy w tym wypadku o 20 latach. Ja za chwilę powiem, dlaczego tutaj jest 5 lat, a nie 20 lat, ale ja bym w stanie był dać komuś obciąć rękę za to, że po 20 latach to będzie można dalej spożyć i nic się nie wydarzy. Więc czym są takie awaryjne racje żywnościowe? Jak to wygląda? Ile to kosztuje? Z czym to się je? Jak to się je? O co w tym chodzi? Więc racje, no w tym wypadku Seven Oceans, ponieważ jest to tutaj dostępna za fajne pieniądze na naszym polskim rynku racja, więc ja tutaj nie reklamuję firmy. Mamy tą przewagę posiadania małego kanału, że mogę mówić, co mi się podoba i póki co jeszcze nie jestem zależny od żadnych sponsorów, dlatego po prostu mówię to, co myślę, co uważam. Więc Seven Oceans nie wie o moim istnieniu. Oj, rekwizyt. Takie racje są kwintesencją terminu racja awaryjna, ponieważ zostały one wymyślone przede wszystkim na potrzeby bycia zapasem na tratwach ratunkowych morskich. W związku z tym no, nie można sobie wyobrazić chyba bardziej ekstremalnego środowiska survivalowego niż tratwa pośrodku morza zimnego, umiarkowanego, tropikalnego, tak żeby ona była w tej tratwie włożona, tam nikt nie będzie zaglądał przez lata do tego, nikt co kilka tygodni nie patrzy, czy to się jakoś tam przechowuje i mało tego, żeby ona była dopuszczona do tego typu zastosowania, ona musi posiadać legalizację i ona posiada legalizację, no za chwilę będę opowiadał przy unboxingu tutaj całej masy krajów, w których jest dopuszczona jako właśnie awaryjna racja żywnościowa do stosowania przez załogi statków. Więc jeżeli to może być opcją na statku awaryjną, no to tutaj wydaje mi się, że już jak najbardziej w samochodzie też nam styknie. Więc żeby stopniować
to napięcie rosnące tutaj w materiale. Zacznę tutaj dwa słowa historii. Historia musi być. Mam taki koncept, że pomimo leśnych klimatów, jakiegoś bushcraftowego typu, czy tam przygotowanie się na trudne jakieś sytuacje, to każda rzecz jakąś swoją historię ma. Zazwyczaj zapoznając się z nią, wychodzi na to, że ta rzecz robi się jeszcze bardziej ciekawa i fascynująca. I jednocześnie ta treść historyczna coś tam doda, jakąś cegiełkę do tego, do internetowych treści, ponieważ są to rzeczy, na które jeszcze nie trafiłem, więc nie powiadam. To jest coś, wydaje mi się, w miarę oryginalnego. Racja Seven Oceans jest produkowana przez firmę Compact, GC Raber Compact. Jest to firma norweska. Jest to firma norweska utworzona w 1948 roku. Zaczęła swoją działalność od produkcji rzeczy nas całkowicie nieinteresujących: dżemy, marmolady. Więc 1948 rok sobie odpuszczamy, przechodzimy do roku 1953. W 1953 roku firma zaczyna produkować dla obrony cywilnej pierwsze racje gotowe, żywnościowe, jako takie racje, coś tak w klimacie naszych, jak to się nazywało, jak w klimacie naszego Arpolu. I w 1957 uruchamia produkcję tego produktu, awaryjnej racji żywnościowej. Od 1957 roku tłucze taki produkt, który dzisiaj właśnie będziemy recenzowali. No to przejdźmy może do unboxingu i najwyższa pora, co? Za 15 zł plus koszty chyba wysyłki, za 15 zł dostajemy takie pudełko. Proporcjonalnie do dłoni, więc widać, że nie jest duże. I to pudełko waży 500 gram. Ma w sobie 500 gram żywności oraz 2500 kilokalorii. Więc no, jak na takie pudełeczko jest to dosyć pokaźny secik. Nie ma się czego wstydzić. Dobrze rokuje. Żeby unboxing był solidny, no to trzeba by opisać to, co widzimy na unboxingach, co się robi, zanim przejdziemy do środka. Mianowicie widać tutaj te morskie pochodzenie, czy morski zamysł tego produktu. Mamy ładne niebieskie tło, na tle pływa nam stateczek. Nie żeby miało to jakieś znaczenie dla materiału, ale stateczek ma trzy maszty pełnorejowe oraz z tyłu żagiel gaflowy, co daje nam fregatę. No ale jak wspomniałem, to nie ma żadnego wkładu w materiał. Z drugiej strony świadczy o tym, że no, nie jestem totalnym ignorantem, nawet pudełko przygotowałem jakoś do opisu. Przód zawiera nam informacje o zawartości, czyli że to zawiera 9 batonów, każdy o wadze 56, można powiedzieć tutaj blisko gram, razem 500 gram i że daje nam właśnie 2504 kalorie, a że każdy batonik można jeszcze podzielić na dwa mniejsze, co daje nam wtedy 18 porcji. O, tak. Z boku są wspomniane normy legalizacyjne dla krajów, jak tutaj popatrzyłem, to dla krajów, które mają dostęp do morza, dużej ich ilości. No, pewnie się narażę, ale powiem, tych cywilizowanych, takich, które kojarzę. Z boku mamy skład tej racji i jej wartości w różnych językach. Polskiego oczywiście tutaj nie uświadczymy. Z tyłu powtórzono to samo, tylko można powiedzieć dużymi literami. Do składu dojdziemy za chwilkę. Po tym, jak zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. U góry znajdziemy datę produkcji i datę przydatności do spożycia. Ja wspomniałem, że ja do tego jeszcze tutaj wrócę. Prawo norweskie umożliwia podanie maksymalnie 5-letniej daty ważności do spożycia. Są jeszcze produkowane i dostępne na naszym rynku racje NRG5. One są droższe. One są droższe, dlatego tutaj jej nie mam. Która jest mniej więcej tym samym i ona już ze względu na to, że jest produkowana w innym kraju, ona spokojnie ma podaną datę ważności właśnie 20 lat. To jest też takie coś, tylko po prostu względy prawne powodują, że ten nadruk daty ważności musi wyglądać inaczej. Przejdźmy sobie zatem do zawartości. Ja mam takie jedno już otwarte, ponieważ jak kupiłem, to musiałem zobaczyć w środku, jak to wygląda, żeby się przygotować, no i zobaczyć właśnie, że nie dostałem w pudełku ziemniaka. Tekturowe pudełko kryje w sobie opakowanie takiej dosyć grubej, sterylnie zapakowanej, porządnie zapakowanej zawartości. Na tym pudełku znajdziemy
instrukcję użytkowania. Znajdziemy instrukcję użytkowania i w instrukcji, i tutaj właśnie fajnie jest pokazany właśnie ten klimat morski, że tutaj tak naprawdę tu chodzi o ekstremalne właśnie warunki morskie. Więc instrukcja użycia napisana jest w kilku językach, oczywiście nie w polskim, więc posłużę się angielskim, który jako tako. Każda racja zawiera 18 jednostek silnie skoncentrowanego jedzenia. Jest tylko, gdy jesteś głodny, nie jest więcej niż 6 racji na 24 godziny. I teraz kwestia wyjaśnienia, kwestia wymagająca wyjaśnienia. Tu nie chodzi o to, że zjemy powyżej 6 i wybuchniemy i umrzemy, tylko o to, że jest to racja awaryjna, więc tu chodzi o dawkowanie tej racji, tak żeby ona nam na trochę starczyła. Bierz tylko jedną jednostkę at the time, bierz tylko jedną jednostkę jednocześnie, dużo jedynek. Jedz małe kawałki i jedz małe kawałki i dobrze przeżuj. Oszczędzaj wodę do picia. Nie pij więcej niż pół litra na każde 24 godziny. No to jest survivalowo. Pół litra to powiem, że ja bym miał w normalnych warunkach mocny dyskomfort psychiczny, jakbym wiedział, że mam tylko pół litrową butelkę wody. Nigdy nie pij wody morskiej, nigdy, nawet zmiksowanej z wodą słodką. Więc tu mamy taką właśnie instrukcję, taką instrukcję użycia. To co, możemy przejść dalej i zobaczyć, co ta racja zawiera. Noży ci u nas pod dostatek, żeby to otworzyć, ale mamy też nożyczki. Skoro już nie jesteśmy w terenie i nie jesteśmy minimalistycznie wyposażeni, korzystajmy z dobrodziejstw tego, co jest. Czyli robimy unboxingu wstępnego. A nie, chwila, dobra, żeby to miało sens, to jest awaryjna racja, znajdujemy się na tratwie i nie mamy sprzętu. Uwolnij mnie. Nie mamy sprzętu, więc tak, wytestujemy, jak czy to się da otworzyć bez narzędzi. O, tak, to jest dobry koncept. Czyli po wyjęciu mamy coś takiego. Próbujemy. Próbujemy to otworzyć. Ręcznie. Czy tutaj coś przewidziano? Aha, tak, przewidziano. Tutaj jest chyba, tu jest taka folia. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Tą folię pociągamy. Zostaje nam w dłoni. Dobra, czyli to w ten sposób się do końca jeszcze nie udało. Dobra, rozrywamy to po długości w ten sposób. Dobra, czyli otwieramy to bez żadnych dodatkowych narzędzi. To jest plus w takiej sytuacji. Dobra, nawet będąc osłabionymi, damy radę. I teraz tak, zawartość. Czy mamy już jakieś zapachy? Nie, jeszcze nam się nic nie wydziela. Nic nam się nie wydziela, ponieważ ze środka wyjmujemy dodatkowo opakowane we folię właśnie 9 tych batonów, każdy po 56 gram. I one są właśnie zabezpieczone jeszcze folią, więc zobaczcie, tu nie ma opcji, tutaj nie ma opcji na dostanie się wilgoci. Nie, dobrze, jest opcja nawet dostanie się wilgoci. Ja to robię pierwszy raz, bo ten, żeby tutaj no, nie marnować swoich racji, które mam wrzucić raz, to otworzyłem, więc wiem, że będę musiał to jakoś tam wkrótce spożyć. Ta folia już tutaj nie jest super szczelna. Tutaj już mamy otwór, tak też z tej strony, więc to jest taki zamys fabryczny. I tutaj czuję taki woskowany papier. Więc bym powiedział, że na moje pierwsze zdziwienie, że to jest chyba troszkę minus tego pomysłu, że po otwarciu tego całościowego półkilogramowego opakowania, my to musimy teraz po otwarciu już w przyzwoitym jakimś czasie zjeść. To nie jest to, że zjemy jeden i odłożymy sobie na kolejnych, nie wiem, jakiś okres, czasookres, że zjemy jeden i odłożymy to znowu do samochodu, bo tylko skorzystaliśmy z jednego. Nie, tutaj po otwarciu raczej już będziemy musieli to w jakimś przyzwoitym okresie czasu spożyć. Więc idziemy dalej. Otwieramy sobie i wyjmujemy naszego pierwszego pilotażowego batona. To jest podstawa tej jednostkowa tej racji. Jeden z dziewięciu z opcją, że on się łamie na dwa i wtedy mamy dwie jednostki żywieniowe. Tam z angielskiego tak wychodziło.
zapakowane w taki woskowany papier. Tak, to czuć, że on jest taki woskowany, że to nie jest jakiś zwykły, ani nie jest to bibuła. No więc pora do następnego unboxingu of unboxing. Otwieramy i naszym oczom ukazują się dwie kostki. Widać, że są mocno wysuszone, są kruche, tutaj kawałki zostają na palcach. Kolor maślany z jakimiś tam elementami w środku, no w środku widzimy jakieś tam elementy, z których się to składa. A z czego się składa? To jest moment dobry, żeby przejść, z czego się tutaj składa. Jestem przygotowany. No tak poniekąd, co powinno być bardziej dostępne. Na tym opakowaniu jest podany skład i wartości odżywcze albo dla całości tej paczki, albo na 100 gram. Ja sobie tutaj wziąłem, zadałem wysiłek, żeby to policzyć dla tego jednego batona, żebyśmy wiedzieli, ile w takim konkretnym batonie się znajduje, no bo całości nie zjemy, 100 gramów też sobie nie wymierzymy, więc to 100 gram jest nam za bardzo nam nic nie mówi, gdyby tak to nam w codziennym użyciu skorzystać, ale mówi nam o to jak najbardziej to, ilu będziemy mieli w takim jednym batonie właściwości odżywczych. Więc przejdźmy tutaj do opisu, czyli tak, z czego to się w ogóle ustrojstwo składa. Jako składniki jest wymieniona mąka pszenna, tłuszcz roślinny, dekstroza, fascynująca nazwa, ja nie jestem technologiem żywności, więc ja sobie sprawdziłem, że dekstroza, no to, że to jest glukoza bądź cukier. Dalej mamy słód, znowu cukier, nie znalazłem różnicy między dekstrozą a cukrem, więc jak ktoś jest mądrzejszy, to zapraszam do poprawienia mnie w komentarzu, że jakaś różnica występuje. Oraz witaminy. Wartość odżywcza na 100 gram, to mówiłem, że tego nie będę dawał. Ja sobie to wyliczyłem dla takiego jednego właśnie, jak wspomniałem, batona. Więc taki jeden baton zawiera, a 9 mamy w opakowaniu, 268 kalorii. Tłuszczu mamy tutaj 12 gram, soli 2 gramy, węglowodanów 36 gram oraz białka 4 gramy. Więc jak widać, chyba wydaje się to być dosyć w miarę zbilansowane. Po trochu wszystkiego i do tego plus dochodzą witaminy i mikroelementy. Jest tutaj to wymienione jako witaminy C, B1, B6, D, wapń, żelazo i potas. No i tyle. Mamy awaryjną rację żywnościową. Wiadomo, że to nie będzie coś super wykwitny posiłek. On ma nam dostarczyć wszystkiego po trochu. Więc może przejdźmy tutaj do opisu organoleptycznego. Więc kostka tak, kruszy się, jak najbardziej się kruszy, będzie odkurzanie. Kruszy się i jest twarde. No i co, wypadałoby to spróbować, z czym to się je. Można zjeść samodzielnie, na sucho, można sobie w odrobinie wody to rozmymłać i dostać taką kaszkę. No dobra, no to smakuje, już mogę wszystko powiedzieć na temat. Smakuje jak sucha chałwa z nutką herbatnika. No, to jest taki herbatnik właśnie o zasmaku chałwy mniej więcej. Czyli coś takiego. Więc jest przyzwoite. Nie jest to zupełnie bez smaku. Ten smak może by, może ten smak może smakować, no. Może się podobać. Myślę, że jest tak wyważony, że nikogo nie odrzuci, że coś jest z tym zupełnie nie tak. Czyli niezła opcja jest to, że zjadając dwa takie batoniki, dostarczamy sobie właśnie od razu, ile to ja wspomniałem, że dostarczając sobie dwa takie batoniki, dostarczamy sobie właśnie no, 260 kalorii. Więc co więcej można powiedzieć? No nic więcej nie można powiedzieć, ponieważ wszystko, co chciałem właśnie to pokazałem. Jak to wygląda, z czym się je. Jest to no, racja awaryjna, więc tutaj no, nie można robić. Jest to racja awaryjna, więc pamiętajmy przede wszystkim, czemu ona służy. I tak słowem podsumowania, to bym powiedział, że ja tutaj robię materiał jako do punkcie samochodowego EDC,
Ale wydaje mi się, że posiadanie czegoś takiego w naszej jakiejś pierwszej turystyce, wycieczce też jak najbardziej wchodzi w grę. Ponieważ przy podzieleniu ceny na 9 takich batonów, przy takiej zawartości, myślę, że to się lepiej może opłacić pod kątem finansowym niż... Czy ja tutaj mam? Nie, ja jako tako tutaj tego nie mam, bo to Monika lubi takie rzeczy. Tutaj mamy baton proteinowy, który jest podobnej wagi, on ma 50 gram. Dostarcza w takiej wadze 50 gram, bo tyle on waży sam w sobie. On dostarcza 200 kalorii, więc o 80 kalorii mniej niż to. No to są takie ilości właśnie symboliczne, ale przy podzieleniu ceny tego batona, nie pamiętam ile on kosztuje. Dobra, sprawdziłem sobie ile on kosztuje. Więc taki baton kosztuje 4 złote i nie jest, przede wszystkim on nie jest nieśmiertelny. Tutaj mamy przydatność do spożycia w okolicach 11-12 miesięcy, no około roku. Poza tym składa się z takich rzeczy, które znowu nie będą neutralne, jeżeli idzie o te właśnie warunki samochodowe, czyli plus do góry, plus na dół temperatura. Więc jeżeli ktoś by właśnie powiedział, że taki baton to mniej więcej to samo, składowo może i tak, ale właśnie nie jest przystosowany do super długotrwałego w ekstremalnych warunkach przechowywania, więc tutaj właśnie to też jest moc tych racji. Więc jak wspomniałem, to nie musi być tylko racja awaryjna do samochodu. To może być również po prostu nasza taka no, żywność turystyczna, którą bierzemy gdzieś ze sobą w plecaku. Jak ja nie mam jakichś specjalnie kulinarnych wymagań, to ja nie muszę mieć palety smaku odczuwalnej. Wolę wiedzieć po prostu, że to co przez sekundę sobie zjem, da mi jakieś tam energię i będę mógł iść dalej. Fajne jest właśnie no, nieczułość na duże wahania temperatur i to właśnie, jak wspomniałem, przede wszystkim warunek wkładam do samochodu i zapominam. I teraz tak, ja jeszcze wpadłem teraz sobie na jeden pomysł, jak robiłem sobie krótką przerwę pomiędzy kolejnymi zacięciami i powtórzeniami, że na pewno ktoś zwróci uwagę, że nie wymieniłem tutaj jako pomysłu na taką awaryjną rację żywnościową do samochodu wojskowych racji żywnościowych. Opla. Mam egzemplarz ze żarty z naszego szkolenia survivalowego MRE amerykańskie, więc mamy taką rację żywnościową, też możemy dostać i można by o niej pomyśleć, że jest to jakiś pomysł na, że jest to jakiś pomysł na przechowywanie właśnie na posiłek awaryjny. I tak, ja tutaj też mam parę ale do powiedzenia, dlaczego się na to nie zdecydowałem na tyle, że nawet właśnie prawie zapomniałem wspomnieć o takiej możliwości, że jesteśmy taktyczni, wrzucamy taką rację żywnościową do samochodu i zapominamy. Wiadomo, że takie racje też były jedzone, czy jak nawet byliśmy na Bałkanach, to na przewodnik opowiadał, że kilkanaście lat po dacie ważności do spożycia mieszkańcom Sarajewa takie racje zrzucano i one były jadalne. Tylko tak, ale jest takie, że one są latami przechowywane w warunkach magazynowych i wydawane przed jakąś akcją. One nie żyją cały czas razem z nami w tych różnych warunkach, więc te racje żywnościowe, w moim subiektywnym zdaniem, to jest tylko moje zdanie do dyskusji, jest to, że ich zawartość to są również wszystkie te wady, które mogą spotkać produkty tutaj wymieniane obok. Tutaj też znajdziemy suchary, tutaj też znajdziemy jakąś konserwę, tutaj też znajdziemy gotowy obiadowy posiłek, który po podgrzaniu właśnie daje nam fajny obiad, jakieś spaghetti, coś takiego. Tylko do wożeniu w samochodzie, właśnie w ekstremalnych warunkach w jedną i w drugą, to moim prywatnym zdaniem to dalej wszystkie wady poprzednich wymienionych tyczą się i tego. Więc moim pomysłem, kończąc, są właśnie te racje gotowe Seven Oceans, racje awaryjne, które zostały właśnie pomyślane o takim zastosowaniu, jakie ja sobie wymyśliłem, bądź Energia 5, to są te drugie, te droższe. I tyle. Jak wspomniałem, po co otwierać, po co wyważać otwarte drzwi, skoro już ktoś o takim czymś pomyślał i to w skali, która na pewno te warunki, do których one zostały pomyślane, na pewno są większe niż te, których będą musiały sprostać w czasie naszego tutaj pomysłu właśnie na nie. Więc tak, ja dziękuję za uwagę po dłuższej przerwie, troszkę się zastygłem. Czasy są jakie są, liczę na to, że może gdzieś w końcu wyjdziemy, bo tutaj ze względu właśnie na tą sytuację, to szczerze mówiąc, to już się nawet boję najprostszej kontuzji, mając właśnie do czynienia, możliwość kontaktu
niechciany właśnie ze służbą zdrowia, no to ja się boję po prostu z własnej samoobsługi, gdyby coś mi się wydarzyło, dlatego przyznam, że troszeczkę się asekuracyjny zrobiłem. Mam nadzieję, że ten okres jakoś wkrótce będzie mógł dobiegać końca na tyle, na ile będziemy na tyle, żeby było można powrócić do swojego właśnie hobby, jakichś takich bardziej outdoorowych wyjść, wypadów, robić to, co tak przez lata pokochaliśmy. Więc dziękuję po tej dłuższej przerwie za uwagę. Wiem, że jak zawsze jest długo, taka stylowa. I mam nadzieję, że jakoś wkrótce wreszcie, jak jeszcze pogoda się poprawi, troszkę będzie jaśniej, gdzieś się zobaczymy jakoś w terenie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.